Witam Państwa, Joanna Kuciasikora. Niedługo pogoda się zmieni. Do Małopolski dotrze układ frontów atmosferycznych. W dalszym ciągu będzie dość ciepło, napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. Sprawdźmy mapę nocy. Lekki mróz utrzyma się jedynie na południu województwa, minus 5 stopni. Na pozostałym obszarze stopień powyżej zera. Do rana niebo zachmurzy się. Mieszkańcom północnej części regionu parasole przydadzą się w pierwszej kolejności. Ten deszcz będzie słaby, ale chmury z każdą godziną będą przesuwać się dalej i piątek zapowiada się pochmurny dla wszystkich powiatów. Od czasu do czasu popada. Wiatr umiarkowany, w górach porywisty, spowoduje zawieje i zamiecie śnieżne. W Wadowicach i Nowym Sączu 8 stopni, w Tarnowie 7. Tyle samo co w Krakowie. W stolicy Małopolski padać zacznie około 14. Nocą zerwie się też porywisty, nieprzyjemny wiatr. Ciśnienie w dół i po południu zaczniemy wyraźnie odczuwać zmiany pogody, a to odbije się na naszym samopoczuciu. W weekend będzie podobnie, raczej szaro, mokro, lecz dość ciepło, od 7 do 9 stopni, a pył PM10, mocniejszy wiatr rozwieje wszystkie zanieczyszczenia. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.